gościem OX.pl, a nawet gościem programu Stella na świecie. Jest Zdzich Rabenda. Cześć Zdzichu. Dzień dobry, cześć, buenos dias. Tak, jesteś właśnie w Hiszpanii i stąd to powitanie. A gdzie dokładnie? W tej chwili jestem już mieszają mi się tygodnie, ale przypuszczam, że od jakichś 6-7 tygodni jestem na Teneryfie, na południu Hiszpanii, w archipelagu Wysp Kanaryjskich. O, i widzę, że jesteś w jaskini. Tak, jestem w jaskini, która jest aktualnie moim, jakby to nie powiedzieć, domem, bo właśnie tutaj zaaranżowałem sobie przestrzeń życiową i w takich nietypowych, naturalnych okolicznościach przyrody już tutaj od kilku tygodni stacjonuję. I zamierzasz tam być całą naszą zimę polską, czy jak ty planujesz, co ty zamierzasz z tym krajem zrobić? Wiesz co, wylatywałem z Polski z biletem w jedną stronę tak naprawdę w listopadzie, wiedząc, że sytuacja epidemiczna i społeczna w Polsce nie jest najciekawsza, więc po prostu postanowiłem troszeczkę ominąć ten okres, jako że w Polsce akurat w mojej branży też za bardzo pracy z powodu lockdownu nie ma, dlatego też postanowiłem przeczekać tutaj jak cały ten taki najgorszy okres. Założenie było takie, że do marca, natomiast wraz z każdym kolejnym tygodniem, a wraz z każdym kolejnym dniem dochodzi do mnie, że chyba będzie lepiej jednak troszeczkę dłużej tu posiedzieć, więc zobaczymy, czy to będzie początek wiosny, czy może bardziej jakiś kwiecień, maj. Trudno mi powiedzieć tak naprawdę. Jasne, rozumiem. Prowadzisz takiego bloga, takie tam stripa, w którym opisujesz tak różne swoje podróże. Byłeś między innymi w Indiach. Wiesz co, między innymi w Indiach tak, udało mi się tam spędzić kilka miesięcy, kilka lat temu, bo to była podróż autostopowa, jakieś 6 lat temu, zgadza się. I po prostu autostopem postanowiłeś odwiedzić ten kraj, zwiedzić Indię, tak? No, jak tam było? Więcej tak, wyjechałem akurat, to było niewiele po zakończeniu moich studiów w Cieszynie, postanowiłem rzucić wszystko i ruszyć w dość daleką podróż. No, udało mi się ostatecznie, moim celem było dotarcie w Himalaje wtedy, więc to było takie marzenie trochę z lat w zasadzie dziecięcych już. No więc trudno by mówić o Indiach jako jak tam było w kontekście jednego miejsca, bo Indie są kilkukrotnie większym krajem od Europy. Jest też tam prawie 3 razy więcej ludzi. Zróżnicowanie etniczne, kulturowe trudno mi, nie pozwala mi za bardzo powiedzieć, jak było w Indiach w tym jednym kontekście. Mógłbym bardziej mówić, jak było w Himalajach, czy jak było na południu. Natomiast na pewno jest to kraj pełen kontrastów, taki, w którym możemy znaleźć absolutnie wszystko od pięknych świątyń, które kontrastują ze slumsami, a tuż obok nich są luksusowe drapacze chmur, jak w Mumbai, przez piękną przyrodę, w zasadzie niedostępną dla człowieka, jak gdzieś w Stanach, w Stanach Jammu i Kaszmir. Jest to miejsce, w którym znajdziemy naprawdę absolutnie wszystko, zależnie od tego, czego akurat w życiu w danym momencie potrzebujemy. A powiedz mi, takie kontrasty były na przykład też w Islandii? Nie, pewnie nie. Takich kontrastów nie, ponieważ Islandia zestawiliśmy właśnie ze sobą jeden z krajów najbardziej zaludnionych na świecie i równocześnie jeden z bardziej ubogich, z krajem, który jest jednym z najmniej licznych, a równocześnie jest jednym z bogatszych krajów, więc tam takich kontrastów nie było, natomiast na Islandii kontrastem samym w sobie jest przyroda, która nam się potrafi zmieniać co każdy zakręt, co kilka kilometrów, jak w grze komputerowej, więc tam kontrasty są pomiędzy przestrzenią, pomiędzy górami a oceanem, a w Indiach po prostu Indie są same w sobie jednym wielkim kontrastem, to jest ta zasadnicza różnica. Jasne, rozumiem. Powiedz mi, bo to jest chyba już ponad 70 krajów, w których byłeś. Coś takiego. Przestałem dokładnie liczyć, no ale mnie, no już będzie chyba ponad 70. Czy jest jakieś miejsce, w którym najlepiej ci się żyło? Czy to jest... Żyło. No żyło, było, nie wiem. Mieszkało, czy wspominasz bardzo dobrze to miejsce?
z różnych względów pewnie, no bo to tak różne czynniki oddziałują na nasze pamiętanie, ale czy jest jakiś kraj, który jakoś szczególnie utkwił ci w pamięci, w głowie? Wiesz co, odpowiem przewrotnie, najbardziej to chyba Polska, choć w obecnych czasach ciężko o tym mówić czasami, ale tak... To skupmy się na pozytywach może, o! Zdecydowanie Polska jest dla mnie takim krajem, ale myślę, że to w bardzo dużej mierze i zarówno z sentymentu, jak i z takiego zróżnicowania naszego kraju, którego też na co dzień może nie dostrzegamy, jeżeli nie wyjeżdżamy daleko poza jego obręb, bo w Polsce mamy przepiękne warunki do uprawiania wielu sportów. Ja uwielbiam chodzić po górach, pływać kajakiem, jeździć na rowerze. Te wszystkie sporty doskonale wpasowują się w nasz krajobraz. Ale tak, jeżeli miałbym poszukać gdzieś bardziej egzotycznie troszeczkę, tak mówię w cudzysłowie, bo egzotycznie to też samo w sobie jest pejoratywne określenie. Meksyk, myślę, jest takim krajem, w którym zostawiłem zdecydowanie kawałek serca i w którym mógłbym, do którego na pewno mógłbym wrócić. Chciałbym jeszcze na pewno w moim życiu spędzić w nim co najmniej kilka miesięcy, a może kilka lat, nigdy nie wiadomo. Bardzo też lubię Islandię z racji niesamowitego krajobrazu oraz całkiem dobrej sytuacji ekonomicznej w kwestii zarabiania pieniędzy, bo akurat tam byłem, mieszkałem i pracowałem przez jakiś czas. No a tak to moglibyśmy wymieniać, bo świat ma bardzo, bardzo dużo do zaoferowania. I tak na dobrą sprawę to chociażby tak jak tutaj przyjechałem na Teneryfę, nie spodziewałem się jakoś niczego nadzwyczajnego, bo takie klimaty wyspiarskie są mi dość dobrze znane. A jednak zostałem zaskoczony również przez tą wyspę i również bez większych skrupułów mogę powiedzieć, że to jest miejsce, w którym spokojnie mógłbym żyć, mieszkać, przebywać i bardzo mi się tutaj podoba. Także może po prostu wynika to z tego, że łatwo się zachwycam różnymi rzeczami i nie potrzebuję jakoś czasami niewiarygodnych rzeczy z kosmosu, żeby po prostu sprawiały mi radość i przyjemność każdego dnia. Jasne. To skupię się na chwileczkę, zatrzymam na tym Meksyku. Bo nie mówiłeś o nim wcześniej, to znaczy mówiłeś trochę o Islandii, o Indiach, bo rozmawialiśmy. Natomiast ten Meksyk, co cię tam tak bardzo ujęło? Ludzie, kuchnia, przyroda, klimat? W zasadzie to wszystko, co wymieniłeś, odpowiedź brzmi tak, si. Każda z tych. W Meksyku, pomijając fakt, że jak gdyby wszystko to, co jest inne od naszej europejskiej kultury, w jakiś sposób jest fascynujące, ale uwielbiam podejście ludzi do rzeczywistości, to, że troszeczkę mniej się kalkuluje, nie trzyma się tak na dystans drugiego człowieka. Jest ogromna radość z każdej przeżywanej chwili, taka radość życia, takie bycie tu i teraz, co bardzo lubię. To jest, ja osobiście myślę, że gdzieś w jakimś poprzednim życiu urodziłem się w innym klimacie, bardziej, gdzie ludzie bardziej żywiołowo podchodzą do rzeczywistości. To mi się bardzo na pewno podobało. Zakochałem się w meksykańskim jedzeniu, które jest jedną z moim zdaniem najlepszych kuchni na świecie, a na pewno najpikantniejszych. No i oczywiście krajobrazy też są cudowne. Miałem okazję, akurat przyjemność jeździć po tym kraju rowerem przez w zasadzie kilkanaście tygodni, więc udało mi się taką spokojną perspektywą poznawać ten kraj nie od takiej popularnej turystycznej strony, jaką znamy gdzieś z folderów biur podróży z Cancun, Yucatanu, tylko po prostu odwiedzając malutkie wioseczki, gdzie często gringo rzadko dociera. Okej. Powiedziałeś też o Polsce tak ładnie. Jakie masz wspomnienia z Cieszynem związane, bo jesteśmy w Stella na świecie, więc teraz skupmy się, zejdźmy z tego świata trochę tutaj do bycia Stella. Jak wspominasz Cieszyn? Mały, wielki świat w Cieszynie. Cieszyn jest miejscem, którym na pewno utkwi mi w pamięci do końca życia, bo spędziłem całe moje studia w Cieszynie, w zasadzie troszkę więcej, bo mieszkałem i studiowałem 7 lat w Cieszynie i wcale to nie była medycyna, jak mawiają koledzy z Łowcy.b, ale studiowałem etnologię na wydziałach USIA oraz animację społeczno-kulturalną. Dwa piękne kierunki w towarzystwie fantastycznych ludzi.
W Cieszynie w zasadzie wszystko wspominam dobrze, bo Cieszyn był dla mnie takim pierwszym rzuceniem się na głęboką wodę, kiedy to będąc jeszcze w zasadzie nastolatkiem wyprowadziłem się do jakiegoś swojego własnego studenckiego mieszkania. Pamiętam, to była Mennicza 24 po dziś dzień, niedaleko rynku. Przez te kilka lat nauczyłem się tak naprawdę życia, jak to student chyba, który wyjeżdża gdzieś po raz pierwszy daleko. Związałem się bardzo z samorządem studenckim przez wiele lat, także wspominam Cieszyn jako nieustanne organizowanie wydarzeń. Miałem bardzo ciepłe wspomnienia z ekipą, z którą organizowałem Cieszynalia, bo miałem zaszczyt, przyjemność przez kilka lat być jednym z głównych organizatorów czy koordynatorem Cieszynaliów. Wspominam fantastycznie takie imprezy jak Kino na Granicy, czy studencki przegląd Czas Kina, czy Festiwal Teatralny Bez Granic. Gdzieś moje życie w Cieszynie zawsze kręciło się wokół tego świata kultury i sztuki. To były fantastyczne wspomnienia, ale też na pewno cała kadra naukowa, która mi wbiła do głowy troszeczkę rzeczy. Jeżeli ktokolwiek z wykładowców naszego Uniwersytetu Cieszyńskiego tego słucha, to pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za to, że mogę teraz oglądać świat z troszeczkę innej perspektywy, bo pewnie to by się nie wydarzyło, gdyby nie właśnie taki troszeczkę szerszy horyzont na świat, który mi pokazali właśnie wykładowcy na USiU, no oraz oczywiście ogromna ilość przyjaciół, znajomych, z których wiele po dziś dzień mieszka w Cieszynie, choć powstało kiedyś takie powiedzenie, mniej lub bardziej trafne, Cieszyn, kocham cię z daleka, ponieważ Cieszyn, no jak wszyscy ci, którzy wiedzą, jeżeli mieszkasz w Cieszynie, tam wiesz, że jest to miasto piękne, fascynujące, ale nie zawsze łatwe do życia, w szczególności po studiach, w szczególności dla osób, które są gdzieś na początku swojej ścieżki kariery zawodowej. Natomiast nie dziwię się, że wiele osób mimo tych przeciwności losu postanowiło w Cieszynie zostać, bo ma w sobie coś magicznego i niezwykłego. Zresztą te wspomnienia z Cieszynem są żywe po dziś dzień, bo staram się przy każdej możliwej okazji, kiedy jestem w Polsce, mam trochę czasu, wpaść w gości, chociażby na knedliki, na czeską stronę i czosneczkową, przejście na spacer gdzieś wokół rotundy oraz trochę się zmęczyć gdzieś chodząc sobie na górkę, na Banatówkę, czy gdzieś wspominając osiedla Bobrek, czasy w tamtych rejonach, bo również na Bobrku miałem okazję kiedyś mieszkać. Także z Cieszynem mam mnóstwo fantastycznych wspomnień, choć sam nie jestem Stella, bo jak to się mówi, jestem z Hanysowa, ale Krojcokiem, tak? Nigdy nie było mi dane urodzić się w Cieszyńskim, natomiast byłem związany z dziewczyną z tego regionu przez dłuższy czas, więc zawsze rozumiałem, że jestem takim Cieszyniokiem na dokładkę trochę. Jesteś po prostu sercem, Stella, na pewno. Bardzo tak, Stella, miło ci się, bardzo miło się ciebie słucha. Niestety pomału musimy kończyć. Zapytam cię o plany jeszcze na ten 2021, który się zaczął. 2020 nauczył mnie, żeby nie planować za mocno. Miałem wiele ambitnych planów. Miałem w planach jeszcze w marcu lecieć do Arabii Saudyjskiej, później odwiedzić kilka różnych miejsc. Wyszło tak, że w sumie i tak spędziłem trochę czasu za granicą, bo i mieszkałem w Szwecji, trochę w Danii, i teraz na Teneryfie, więc jak to na ten pandemiczny rok, gdzie nigdzie się nie można ruszać, to nie najgorzej. Natomiast na pewno chciałbym spędzić tu kilka miesięcy, a już powolutku odrywam się na chwilkę od tu i teraz, bo biorę się za organizację mojego festiwalu, ponieważ wraz z przyjściem pandemii akurat i lockdownu jakoś mnie to pobudziło w 2020 do stworzenia czegoś nowego, żeby w czasie, kiedy nikt się nie może spotykać, stworzyć jakąś niewielką przestrzeń do tych spotkań. I w ten sposób w Ińsku, w województwie zachodniopomorskim, zorganizowałem moją pierwszą edycję festiwalu podróży, ekologii i dobrego życia. Festiwal się nazywa Off Travelers. Zresztą pod taką samą nazwą kiedyś założyłem grupę podróżniczą z moimi przyjaciółmi Off Travelers, ta nazwa. I ten festiwal będzie miał swoją, miejmy nadzieję, niedługo drugą edycję w ostatni weekend czerwca i w tej chwili całą moją energię wolną będę gdzieś przekierowywał, żeby to wydarzenie pełne koncertów, prelekcji, warsztatów mogło się odbyć, a co będzie dalej, tego nie wie nikt.
miejmy nadzieję, że 2021 będzie dla innych ludzi tak łaskawy, jak był dla mnie, bo całkiem dobrze spędziłem ten czas i złego słowa na 2020 powiedzieć nie mogę. Ojej, jak miło i optymistycznie. To bardzo dobrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci właśnie tego, żeby się wszystko dobrze układało, tak jak się układa, albo nawet jeszcze lepiej. Dużo zdrowia i do zobaczenia może nie w jaskini, ale też gdzieś w innych miejscach naszego świata. Stela na świecie, z Dzichra Benda był naszym gościem. O, jak pięknie tutaj pokazujesz, widzę, że... Tak, na do widzenia mogę jeszcze tutaj pokazać mały krajobraz, widok na Ocean Atlantycki, La Gomera, w tle górki, w tle więcej górek, no i moja skromna jaskinia. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców Cieszyna i okolic. Cześć. Cześć.